W sierpniu będzie ogłoszony przetarg na wystawę stałą w, tworzo w tworzonym Muzeum Obławy Augustowskiej zapowiada Instytut Pileckiego. W Augustowie na Podlasiu tworzone jest właśnie Muzeum obławy Augustowskiej. W sierpniu ma zostać ogłoszony przetarg na wystawę stałą. Samo muzeum powstanie w kamienicy, tak zwanym domu Turka w Augustowie, gdzie od początku 1940 roku do czerwca 1941 roku była siedziba NKWD, a w latach 1945-56 UB. Przede wszystkim to muzeum będzie uczyło miłości do małej ojczyzny, czyli miłości do ziemi Augustowskiej, ale Także do Słowalszczyzny. Przedstawimy te tragiczne wydarzenia, ale w konwencji takiej, że one nie mogą się powtórzyć nigdy więcej. Z kolei 12 lipca w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej ma być odsłonięta instalacja artystyczna, mur pamięci z nazwiskami i imionami ofiar. Obławy.